Do mojego miodu pitnego będę potrzebował wiaderko, w którym będę prowadził pierwszą fermentację. Miód, jest to miód pszczeli, który kupiłem od lokalnego hodowcy pszczół. I oczywiście hydrometr, który będę mierzył zawartość cukru, łyżkę. Wszystko jest wydezynfekowane. Wcześniej zdezynfekowałem i moje wiaderko, jak też i sprzęt, który będę używał. Miód jest ładny, gęsty. I miód ląduje w wiaderku. Także przelewam z wiaderka. W sumie razem będzie to czworak, co znaczy, że na 1 litr miodu potrzebuje 1,5 kg miodu. Jak widać, to jest ilość miodu, która jest w wiaderku, około 1/4 zawartości wiadra. Do mojego miodu pitnego jako aromat użyję chmielu. W moim przypadku jest to chmiel, który wyhodowałem u siebie w ogródku. I na 23 litry, 24 litry płynu użyję 10 gram chmielu. Jest to niemiecka odmiana chmielu, którą kupiłem nasiona, wysadziłem w ogródku i mam właśnie własny chmiel. Także 10 gram odważyłem, teraz dodam to do gotującej się wody i będę gotował przez 15 minut w gorącej wodzie na małym ogniu. Następnie wyłączę palnik i zostawię pod przykryciem do ostygnięcia. Uzupełniłem wodą swój pojemnik fermentacyjny. Wlałem gdzieś tak dotąd wody, dlatego że zostawiłem pozostałą część dla chmielu, który właśnie studzę. Jest jeszcze za gorący, żeby go dodać. Jak widać, miód ciągnie się jeszcze. Także zajmie mi troszeczkę czasu. Jest gęsty, żeby połączyć go z wodą. Temperaturę wody, jaką używam do miodu, nie gotuję miodu, dlatego żeby nie pozabijać w nim wszystkich tych właśnie dobrych witamin, składników, które są, które będą przechodziły proces fermentacji. Jeżeli zagotujemy miód, no to wiadomo, że wysoka temperatura zabije nam to wszystko, a przecież miód jemy prosto ze słoika. Także nie trzeba go pasteryzować, ani nic z nim takiego robić. Trzeba dokładnie tylko wymieszać, połączyć z wodą. Możemy dodać każde herbce, zioła, które lubimy. Oczywiście w niedużej ilości, tak żeby zioła nie zdominowały nam ani smaku, ani zapachu. Sam miód będzie słodki i delikatny, aczkolwiek dodając chmielu, troszeczkę zmienimy jego. Ja dodaję osobiście chmielu, dlatego troszeczkę zmieniam jego smak. Możemy dodać także kwiaty hibiskusa, które też zmieniają, polepszają smak. Już miód prawie jest połączony. Chmiel mój się ostudził, a więc teraz go przecedzę. To pojemniczka właśnie. Uzupełniłem w tej chwili brakującą wodę, dokładnie zamieszam i dodam drożdże. Są to drożdże winne do wina.
Daję całe opakowanie 5 gram. Drożdże tylko rozsypuję po powierzchni. One napęcznieją same i za jakieś 20-30 minut zamieszam jeszcze raz, tak ażeby już połączyć dokładnie cały płyn, cały miód razem z drożdżami. Zamykam. Ok, minęło około 30 minut, także zobaczymy, jak wygląda to. Drożdże napuchły, nawet co niektóre już napęczniały, co niektóre już same popadły na dno. Także teraz tylko zamieszam i wywar zostanie odstawiony na 2 dni. Po 2 dniach zobaczę, jak przebiega fermentacja. Jeżeli jest nadal burzliwa, to ją przedłużę. Nie będę zakrywał korkiem destylacyjnym. Czy spotkamy się za 2 dni i zobaczymy, jak wygląda miód pitny. Miód pitny nastawiłem 2 tygodnie temu. Także teraz zobaczę, jak wygląda, i jeżeli jest już wszystko w porządku, to przeleję go do balona. Ja fermentuję bardzo wolno. Zobaczę, jaki jest gravity w tej chwili. Miód pitny właśnie przelał mi się. Przelałem miód pitny i teraz odstawię wiaderko fermentacyjne. Na karteczce zapisałem sobie, mam zapisane, kiedy nastawiłem wino, którego dnia, ile miałem, jaką gravity miałem w trakcie początkowej, czyli pierwszego dnia. Po 2 tygodniach, czyli moja początkowa była 1120, po 2 tygodniach spadła mi na 1092. No i teraz odstawiam miód pitny na ładnych parę tygodni, a nawet można powiedzieć miesięcy. Zobaczymy, jak będzie przebiegał okres fermentacji. Będę sprawdzał gravity. Muszę spaść z grawitacją do poziomu bina raczej wytrawnego, także prawdopodobnie fermentować się będzie tutaj przez jakieś 3 miesiące.